jak obiecałem, dzisiaj zabieram Cię w góry. Tam jest Hen Cloud, bardzo fajna taka górka. Będziemy wykorzystywać zalety roweru górskiego. Piątek, patrz ile ludzi. Nie spodziewałem się, w sobotę i w niedzielę tutaj nie ma szans znaleźć miejsca parkingowego, chyba że o 5 rano przyjedziesz. To się nazywa The Roaches, tam chodzą sobie ludki. Będzie dzisiaj fajnie, to oglądaj do końca. Patrz jaki fajny widok tam w dolinę. Znowu, lubią Cię. Robię tu dzisiaj taki rekonesans trochę, żeby tu z Lee przyjechać w trzeci dzień. Ja zobaczmy co tutaj jest. A duje. Jest tam rezerwuar. Już wiem czemu to takie popularne jest wśród turystów teraz. Bo im tu zrobili autostradę, no, w górach. Strasznie ludzie teraz leniwi są. No i właśnie to jest zaleta rowerów ze wspomaganiem. Nie trzeba się mordować. Chyba że ktoś lubi. To jest tak jak ze wszystkim. Każdy ma inny gusta. Ja mordować się pod górę nie lubię. No i patrz, już wjechaliśmy na jakiś tu szczyt. No właśnie robię takie górki, 15 minut jesteś na górze. Tam można dalej jechać tą ścieżynką i wyjechać tam przy parkingu. No a stamtąd przyjechaliśmy. Taki szybki klip, tylko z czubkiem, bo strasznie wieje. Jedziemy dalej. I zaleta właśnie jest taka, że można sobie szybko wjechać na górę. I tą samą drogą zjechać. Oczywiście dużo lepiej na dół. Skoczyć sobie przez kamień. Też. Na pieszych. Dzisiaj nie spodziewam się, że będzie jakiś ruch straszny tutaj. No ale zawsze może ktoś wyskoczyć zza winkla i będzie kłopot. Tu też bardziej górskie klimaty jak widać. Do jazdy w tym sensie. Idziesz w lesie. O, jakie błotko fajne. Jedziesz stabilnie i nie hamujesz co chwilę, to rower praktycznie robi za Ciebie robotę. Całe to jego amortyzatory. Dobrze, jedziemy, sprawdzamy tylko na wszelki wypadek. Monitorujemy czas, żeby nas ciemności nie zaskoczyły. No musiałem się oprzeć niestety. Nie udało się czysto tego przejechać. O, jakiś strumyczek tam w dole. No fajne. Fajna trasa do jeżdżenia. Nie powiem. Zabiorę Lee'ego. Na pewno mi się to spodoba. No miejscami nie będzie wymagająca. Jak wszędzie tutaj w pikach. Ktoś nie wiedział, czym ja tu marudzę, jestem w Peak District. Taki obszar wypoczynkowy w centralnej części Wielkiej Brytanii. Bardzo fajnie. O, takie klimaty. Takie górki małe, rzeczki, strumyczki, mostki. Takie tam pierdołki. Teraz tak, to powinno być przejazd, bo to jest Bridleway. Czy jest? Ta brama się otwiera? Wygląda jakby się otwierała. Zobaczmy. A, trochę się otwiera średnio. Jest najgorsza brama. Sorry. Oczywiście nie nagrałem tego, jak się właśnie wydzwoniłem w to błotko. Tak wyglądam. Siłą trochę zahaczyłem o kamień i poleciałem, ale spadłem na nogi. Tylko jestem troszkę obłucony. No nic. Jedziemy dalej. Co tam się wyprawia? O Boże. Oh, fucker. O, ułatwimy życie kolegom. Nie będzie tu ma być ścieżka. Górą, dołem. Ale robię. Pójdziemy tędy. Nie no, szczerze powiedziawszy, nie wiem jak tym jechać. Nie no, nie do rady. To ewentualnie tylko tym środkiem.
No niestety tutaj trochę jednak po drodze trzeba jechać. Patrz jak ktoś tu ma fajne na swoim terenie skałki. Tak jest coś tu kupić, to zaraz bym sobie wybudował tutaj skocznię na rower. Patrz jakie masz widoki. Mistrzostwo świata. Dzisiaj mamy kunie, patrz. Co tam? Halo. Ramek dzisiaj? Jedno za drugą. Jedno za otwieram, no zamykam. Patrz co tu się dzieje. Woda po pachy. Tu będzie fajnie. Już widzę. O, tu przejść przez rzeczkę. O, może się nie będziemy kąpać. Trzeba obrać dobrą drogę. Nie brałem dobrej drogi. No ciekawie, trzeba było tak przejechać tędy chyba. No tutaj takie klimaty już bardziej górzaste. Tu widzę, są zabawy na motorach. Tam ślady widać. No wjeżdżają na dół do góry tymi tutaj kanionami. Wyryli już dobrze. Coś mi dzisiaj nie idzie to wykręcanie. No tam teraz widać, tam to są właśnie te roaches. Jedziemy tam gdzieś w dole są te wodospady. Trzeba dobrze wybierać linię, po której jedziemy. Nie żeby się wywalić, ale żeby nie zatrzymać się. Cheers. O, no i właśnie, źle wybraliśmy tutaj. Ja jestem jakimś ekstremistą. Nie chcę też sobie roweru uszkodzić za bardzo. To niektórzy to walą w te głazy i naprawiają wszystko. Ja staram się, jak się pomylę, a widzę, że nie dam rady, to nie wstydzę się, że nie udało mi się przejechać. Nie jestem z takich. No i to już jest tutaj. Nie wiem, jest droższe, trochę tam musi być. Tania lodówka. Tu jeszcze zrobimy sobie z mostku, o. Stamtąd przyjechaliśmy z tą bramkę. Jedziemy tam, tą ścieżynkę chyba pod górę, się muszę sprawdzić. Może i nie jednak, chyba jednak nie. To chyba jednak będzie po drugiej stronie. No tutaj muszę przyznać, challenge jest. Luźne te kamienie skakują spod koła. Czasami takie stopnie naturalne, skalne, na które trzeba się wdrapać. O, na przykład tutaj. No tutaj trzeba mieć skill, żeby na to wjechać. Patrz. No nic, jedziemy dalej. Tutaj udokumentujemy, to się nazywało Three Shires Head, ten wodospad i mostek. A tutaj patrzcie, całkiem dobry widelec. Teraz trochę odpoczynku, wjeżdżamy na drogę. Sprawdzam tylko na pewno tędy. Musiał pod górę zaiwaniać jeszcze raz. Tutaj widzisz, tak jak to się mówi, to znaczy taka techniczna jazda. Obca nam zagradę drogę. Proszę się odsunąć. Dzięki. Dobra, to dalej. Widzisz tutaj te domki z kamienia, takie charakterystyczne dla tego rejonu. Przy farmach. No i same farmy praktycznie tutaj. Wszędzie. Owce się pasą. Trawa zielona cały rok. To można hodować. 55 na godzinę. 6, 7, nieźle. No dobre hamulce, to można jechać. Zapłaciłem małą fortunę za hamulce, to lepiej, żeby były dobre. Teraz tu jedziemy, wioska się nazywa Gradbach. Też taka ładna okolica tutaj. Patrz, rzeczka sobie płynie. Kiedyśmy tu chyba na piechotę tędy chodzili, z tego co pamiętam. Fajnie idzie, długo, długo przy tej rzeczce. No, ale lepiej się jedzie jednak rowerem. Trochę monotonne co się robi, jak się tak idzie godzinę.
jeszcze po asfalcie. Jeszcze masz wiewióra do kolekcji. A tutaj po prawej patrz. Jagodziny są tak, że możesz tu sobie przyjechać i na stojąco zbierać jagody. O, już tutaj pączki są. O, a to jak to się przechodzi tutaj? Nie, jechać nie, się nie pisze po tym. Nie chcę zaliczyć gleby. Z rowerem trochę takie challenging, powiem. No trochę zabawy było. No nie wiem co, niektórzy tu z przejściem tej rzeczki chyba mogą mieć problem. Był mostek tam w dole. Słońce jeszcze dosyć wysoko. Aż faktycznie jesteśmy przy końcu. No jedyne co, że nie wiadomo co tam się można zawsze spodziewać, ale tu już chyba żadnych jezior błotnych nie będzie. Tu oprócz odgłosów mojego roweru jest po prostu grobowa cisza. Nie ma żywego ducha. Za mną takie skałki jak na Szczelińcu, trochę podobnie takie klimaty. Idę tam wejdę, zobaczę co tam widać z góry. Rowerem tu się nie wybieram, bo tu się nie da. A taki jest widok. Tutaj takie skałki. Taką ciekawostkę ci powiem. Buty rowerowe absolutnie nie nadają się do żadnego chodzenia. Czujesz się jak chodziłabyś po lodzie. Dobra, złazimy stąd i spadamy. Co prawda słońce jeszcze dosyć wysoko, ale w górach to nigdy nic nie wiadomo, trzeba się zbierać. O, jeszcze ci pokażę, patrz, jestem przygotowany na każdą ewentualność. Patrz jakie ma światło. O, made in China. Za 100 zł, ale świeci super, tylko baterię ma słabą. O, tutaj patrz jak jest fajnie. Słoneczko świeci. To znowu jagody rosną na takiej wysokości, że można na stojąco zbierać. Tam też mamy takie fajne małe wzniesienia. Będę musiał popatrzeć, czy tamtą górą się nie da pojechać. Tam też na pewno fajne widoki by stamtąd były. Tu jakieś nawet takie kamienne domeczki. Ludki sobie mieszkają. Fajnie, też bym sobie tu chciał pomieszkać. Może kiedyś. Na emeryturze. No, tu się bardzo fajnie jedzie. Trochę jest kamyków. Trochę taki pieseczek. Trochę jest gnoju, muszę przyznać, takiego nieciekawego błotka. No ale to angielska zima niestety. O, trochę mi to nie wyszło. No tutaj to jest taki troszkę większy tek. Trzeba przyznać. A ja to w ogóle źle jadę. No dobrze, się popatrzyłem na zegarek. Ale mnie ostrzega, że jestem poza trasą, którą sobie wyznaczyłem. Już za dużo nie napsujesz jakby co. O, patrz, tam fajne takie skałki. Tam fajnie wygląda. Że niekoniecznie na rower, ale jak przyjść sobie pochodzić po tym. No a my zbierzemy tam w tamtym kierunku. Tam już są The Roaches. Tam już jest droga. Zaparkowaliśmy tam. Powinno być ok. Z baterią i ze wszystkim. Najgorsze z tym wszystkim to jest to błotko. Tu nakupkane zdrowo. O, tu już mamy, patrz. O, lamby wiosenne. No jest błotko, ale można ogólnie wytrzymać. Nie jest tak, że wpadasz całe koło w bagno. A zdarza się, o tutaj jest, wykrakałem chyba. O, właśnie takie coś. No, właśnie taki można zaliczyć. OTB, jak to się mówi po angielsku. Nagle stajesz w jednym miejscu i momentum zaczyna działać i lecisz w skierownicę na głowę do Bajora. O, słychać teraz jak cały ten syf w hamulcach jest. Tutaj trzeba się mieć na wytrzymałość, już to błoto. No, taka jazda techniczna jest męcząca. Trzeba jednak trochę w siły włożyć. Ten rower wspomaga, ale to nie jest za darmo, tak jak ludzie myślą. O! O! Ale mi teraz rzuciło. Tutaj się na chwilę zatrzymamy, bo patrz, piękne widoki są. O, tu jest jakaś ścieżka na te skałki, można sobie tam wejść. Tam mam jakąś wieżę w oddali, tam mam jakieś kolejne górki. Elegancko. O, teraz się zmęczyłem, muszę przyznać, starość nie radość. Dwa dni pod rząd, jednak trochę sporo. No, ostatni etap jest odcinkiem szosowym, także tu się pożegnamy. Tam masz widok na fajne jeziorko. Tu masz jeszcze skałki. No i tyle. Pa, pa.
i do następnego razu. Trzymaj się. Takie będzie może ciemnienie na koniec z tym w tle dziadem. No to pa. To już naprawdę jest pa, 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 pa.